Panie Marszałku, Panie Ministrze, to już króciutka puenta, Wysoka Izbo. Ja serdecznie dziękuję przedstawicielom wszystkich klubów i wszystkim klubom za to, że popierają ten projekt i rozumiem, że będziemy jednogłośnie głosować podczas najbliższego głosowania. Panu ministrowi za wyczerpujące odpowiedzi, szczególnie odpowiedź udzieloną pani poseł Sobeckiej. To bardzo ważne, żeby wytłumaczyć, skąd ta różnica i że tu sięgnąć można do kieszeni wierzyciela w tej sytuacji, jeżeli będzie, nie będzie podstaw do wniesienia tego postępowania. Zatem serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie tego projektu. Wykonaliśmy po prostu swoją pracę. Dziękuję bardzo.